Siemano, tutaj Michimi Gaming, jest ze mną dzisiaj Michimi Gaming i moja piękna kosa. O tak. Ktoś tam biega w domku. Siemano, co mnie bijesz? I jest ze mną dzisiaj Amator i Buchał. Siemanko. I dzisiaj mamy dużo nowości. Dużo nowości. Dużo. Michimi odkrył sobie coś z kobiety. To nie ja powiedziałem, to jest Amator. Wiem. Dobra, mamy coś takiego jak Iron Skitty Stygion, no to jest kosa taka i nią wyciąga się duszę. Zabije się zwierzę, ale znaczy ogólnie moba jak się zabije, to wypada z niego dusza. Wcale nie pokazałem mu tej, bo wcale o tym nie pokazałem. Czekaj, czuj, czemu nie mam taka mała FPS-ów? Dobra. Wziąć to cię mogę, kutas. Dobra, czyli tak. Te mam inną. Jeszcze co tam mieliśmy pokazać? Mieliśmy pokazać. O, zrobiłem Shadow, Book of Shadow. To się robi, że kładzie się ten 4 Rotten Flash w craftingu i tutaj dookoła tym papierem. I jeszcze mam takie jak Linking Book. I to jest to dzięki temu możemy powrócić z innych światów do naszego świata, do światów książkowych, że to nazwę. Tu mamy stojak, dzięki któremu właśnie wsadzamy tu książkę i możemy się teleportować do innego świata. Jeszcze stoi. Jak A, i mamy taki crafting. No już jest czekiem na mnie. Bug. Tam jest wysepka, Amator, jak chcesz iść ten obszar. Już jesteśmy z powrotem. Niestety nie ogarnąłem lagów, ale no. Jest niestety tak. Klatek, znaczy lagi są ogarnięte zawsze. Ale klatek. No dobra, no to chodźmy. Tam, ale jednak tutaj stojak, pokaż jak się robi, bo tylko na stołu nie może być stojak, bo inaczej nie wrócimy do świata. Aha. Crafting, tak. Na początek. Ja się zapisywało waypoint. C albo L, nie wiem. C albo L.
tak? Jebana, bo jestem K. Muszę ogarnąć, jak się robi stojak, tylko mu potrzebuję chyba więcej patyków. Czekaj. Tak, nie. Dobra, ogarniam chyba. To było. Czekaj. Tak i tak. Jest ta wysepka. Tak. Przed tobą. Tak. Jak to się robiło? Na samej górze po bokach patyki i na środkowym rzędzie w środku drewno. No, a na tej wysepce. Okej. I teraz musimy tą książeczkę wsadzić tu. I tutaj jak klikniemy, to wracamy do normalnego świata. Tak. No, tak właśnie jak zrobił Hałm. Dokładnie. Dobra, no to co, idziemy tam, nie? Tam widzę jakieś jaskinie. To jeżeli pozwolicie, to ja zostanę w domku i trochę jeszcze tych książek zobaczę, porobię trochę może. Ja idę do domku też przepalać. Porobimy nowe książki, bo ten świat taki trochę do dupy się zrobił, nie? Tak, ej, po prostu zrób mi to, co się będzie szybciej przepalało. To może pokażesz mi chimik. No już. Tutaj mamy jeden świat. Jaki to dupny. Tak, widzicie, to dajcie, to ja zapiszę Okay. Czekaj, nie wyciągaj. Nie wyciągaj. A nie, i tak muszę tu, żeby wyjść. Dobra, nie masz nic. Okej, już. Dobrze, to ja idę zapisać tą książkę o craftingu, jeżeli da się. Nie wiem, czy to ta wersja, ale mniejsza z tym. Ale jak to zapisać? No bo ona ma w sobie jakby taki enchant tail cave, tak? I chyba z tego co mi się wydaje można zapisać to w tym workbenchu. Tak, jest. Dajcie mi jedzenie, dajcie mi jedzenie. Dobra, teraz biorę wszystkie rzeczy do książek, czyli na pewno potrzebuję... Gdzieś tu wrzucimy. To weźmy. Weźmy kartki. Weźmy drewno, bo na pewno się przyda. To wszystko chyba. Jeszcze przyda się więcej skóry. Trzciny weźmiemy, bo nazbieraliśmy. Zrobię z tego kartki. Tak kartki się robi. Okej. Crafting mam, okej. Ja jestem przygotowany. To co, robimy kolejną książkę, nie? Tak. Nie. Czyli czekaj, daję tu książkę, a nie, skórę, a tu daję kartkę. I mamy descriptive book. A i ile lat ma? 104. No to czym starszy, może tym lepszy. Czekaj, jeszcze miałem zrobić hopper. Hopper się robi tak. A może nawet jest dwa, wiesz? Okej. Czyli będziemy potrzebowali dużo żelaza i patyki. Bo zębatkę drewnianą się robi, czekajcie. Jakoś tak się robił chyba. Tak. Ewentualnie w następnym odcinku zajmę się jeszcze automatycznym przepalaniem rów. Jak się robiło żelazną zębatkę? Nie, to z tą nową zębatkę. A, z tą nową, myślałem, że żelazną. Znaczy, kobel z tą nową, czyli... No tak, wiem, spoko, wydam sobie radę już, okej. Wokół drewnianej dajesz... No tak, wiem. Dajemy tu, dajemy... Aha, skrzynki jeszcze, nie? Skrzynkę robimy. Aha, miałem dwa zrobić, dobra, to potem jeszcze zrobi się. Okej, mamy dwie skrzynki, czyli jedno tu, zębatka tu, żelazo tu. Tak, nie, tak, jeszcze raz. Nie, no tak, a nie, tutaj. Ciach. To i tak ja zbuduję lepszy domek, bezwzględnie. To nie jest mały. No ale przecież jego będziemy poszerzyć na pewno, ale no jak chcesz to sobie zbuduj gdzieś daleko stąd, nie, na pewno nie na tej wyspie. A tej, o. Buduję ładny domek, albo ten się. A ma to, że mogę się traktować?
No się zepsuło. No. Okej. Wycisz mikro i głośniej tam, albo wyjdź z TS-a. Co to jest? A co się stało? Squeezer jakiś. Nadawiło się. Squeezer? No. Squeezer to jest maszyna, którą... To jest taki projekt poza nagraniem, który robiłem. Ogólnie miałeś tego nie widzieć, ale mniejsza z tym. No ale to przypadkiem, bo mi wypadło. Nie, spokojnie. Ej, naprawiło się? Nie. Nie. Do się wrócisz. Okej. Okej. O właśnie, może jeszcze ewentualnie Michi mi pokaże Minium Stone'a, którego udało mi się zrobić. Jakiego Minium Stone'a? No, zobacz. A. To. A, o kurde, wrzuciłem książkę. No, teraz nie wiem jak to właśnie... Okej, dobra. Jak klikniesz C, to wtedy jest crafting w tym Minium Stone, ale dobra, chodź Amato, chodź. Jak to w Minium Stone? Gdzie jest Minium Stone? Chodź Amato. Okej. Masz, rzucam ci. Tutaj Amato, tylko wkładasz, do górnego wkładasz surowce, do dolnego i to będzie przechodzić do Maceratora, jak się zwolni miejsce. Wciśnij C. O kurde. No, niestety. A jak to mam naprawić? LOL, ja zmieniam kolor tego! No, no, zmieniasz kolor. Ej. Tak, wiem, że mi spodnie farby. Ale ja nie mogę C, bo mam waypointa. Czekaj. Ale to dwa razy C. No to rzuć mi, kurde. No dziękuję ci bardzo, kurde, nie nienawidzę cię. No nie działa, czekaj, muszę zmienić. Controls. Okay. Waypoint. What the fuck? The fuck. Dobra, nie ogarniam. Wezmę pod... Dobra, to w sumie jest to nieważne. No nie działa, no nie wiem. Zbierz dobra, sobie... Dobra, ej, tu w rogu jeszcze masz. Tam w rogu, tam. Tam. A co z tą ta książka tutaj jest? Nie wiem. Na czym polega w ogóle to? Co? Ała! Ja go zaraz zabiję. No, ten Minium Stone, czy co to jest? Tylko kolor zmienia. Nie, na przykład jak w kapingu położysz Minium Stone, no. I położysz na F2 na przykład drewna, to wtedy zmienia się w obsidian, coś takiego, nie? Albo na przykład jak położysz 4 złota, zmienia się w diament. Ej, ale... jak to zamienić na normalne drewno? Musisz wziąć na ziemię i z powrotem na to. Nie rozumiem. Rzuć mi. O, coś chyba na serwerze się buguje, wiesz? Daj. O. Daj na chwilę to. Okej. Dobra, to co, kładziesz tą książkę? Czekaj. Ej, dobra, w dupie. Dobra, dawaj, kładź książkę. Zejście w dół. Ale bo tutaj leży książeczka. Co mi ją zabrać? Jaką książkę? Jaka książka? Naprawiło się już to mikro? Nie. No, weź tą książkę. Nie, no, nie naprawiło się. Dobra, i teleportujemy się! Trzy, nie, dwa, jeden, zero i teleportacja! Dłuższa teleportacja! Ha! Nic się działa. O lol! W powietrzu się zrespiliśmy. Ojej. Albo pod ziemią. Czekaj, ja tam rzucam perłę. Stary, niestety chyba się nigdy nie pepniesz, bo właśnie stworzył nam się kolejny lipny świat, czyli nic. Gdzie zniknąłeś? Co się stało? Nic. Puch.
słuchał ciemnota. Czekaj chwilę. Czyli musimy ponownie zrobić kolejną książkę. No najwyraźniej, no jak chcecie, to możemy zrobić cięcie i dokładnie to ogarnąć wszystko jeszcze. Właśnie, zrobimy cięcie i wrócimy, gdy już będzie fajny świat. Ej, czemu ja tu nie mogę wejść do tej książki? Nie mogę się teraz... Jak ja wchodzę i ty wchodzisz jednocześnie, to wtedy nie można, ja wejdę. Jest już cięcie, czy jeszcze? Nie mogę wejść, czekaj. Nie, jeszcze. Oj, coś się stało. Dobra, na razie możesz mówić, bo wyłączyliśmy. Ale co wyłączyliśmy? Czekaj, zrobiłem drugą. Ale nie wyłączyłem. Nie wyłączyłeś nagrywania? Nie, no to cięcie zrobimy. Jesteśmy z powrotem. W tej chwili właśnie Uchał robi automatyczne odprowadzanie tych przepalanych rzeczy. O, tak. Do skrzyni chyba, z tego co wiem, tak? Do skrzyni? Tak, tak. I nareszcie ogarnęliśmy światy. Jak co to te lasery takie, co to jest? To jest po prostu podział czanków. Jak klikam F9, bo akurat mam przycisk na wgrywanie F9, po prostu bym musiał wyłączyć, jeszcze raz włączyć, a tego mi się nie chce. I takie po prostu są do pokazywania czanków. Co, już zrobiłeś? Tak, już zrobiłem, pokaż. A i tak a propos właśnie, drugi świat, który wygenerowali, to był ten wodny i tam znaleźliśmy wieżę i w tej wieży były kartki i z tych kartek zrobiliśmy taki dosyć ciekawy świat. No, ja zrobiłem! Oj, przepraszam, no tak, to modyfikacja Michimiego. Ej, amator ho! To ja, to ja. Łapaj. Amator się jara automatycznym odpowiadaniem. Tak. Aha! Ty mi zadał, pusa, oddałeś mi rzecz. O, nie zapomniałem ci. Byś mi zabrał sejki. No to nie ja. Ja miałem sześć, nie, ale nie wiem, co podoba. Czekaj, no, ja... Wchodzimy do świata? Czekaj, ja muszę sobie zrobić zbroję, bo ja tak nago bym wszedł. Jak jest najlepiej. Ten kryształ się chyba nie rozrasta. No też mi się tak wydaje właśnie. No ale ja tak sobie po prostu go położyłem. Ja będę kopał tutaj, właśnie Michi mi później pokażę. Tutaj będzie po lewej miejsce na enchanting, a ja będę kopał miejsce na tam jakieś inne maszyny i tak dalej. Ale gdzie? No, a tam przy tu. No. Ale ja tu tego nie kładłem. Ja to wiązacie ci się rozrasta, ale to... Ja to u góry tutaj gdzieś położyłem, jako lampę. No, był tam. Ale ktoś widzę usunął. Dobra, no to co, wbijamy. Ja zrobiłem sobie specjalnie jako fajne. O, jesteś. Opierdolamy. Czekajcie, gdzie to jest? Co tu mamy? O kurwa, co to jest? O ty, tam jest kolejny ten, jakiś ten. No gdzie on chyba? Wiesz, chyba, okej, okay, wszyscy to tam jest. Ale dużo mobów. Ej, gdzie wy poszliście? Wiecie, że ja mam ograniczone wszystko. Fak. Ale dużo creeperów, stary. LOL. Masz coś, panowie, czym się zabudować, stary? Ma. Nie, uciekamy. Czekaj. Ja spieprzam. Dawaj, wbijaj tu do... Boska, nie, wbijajcie tu do mnie, szybko, ja mam czym zabudować. Szybko. Chodźcie. Okej. Okay. Tutaj ja zbieram kartki, są moje. A, nie wiem, czy wiecie, ale ja jako giant tego moda... Czekajcie. To w tym miejscu tutaj, czekaj, się, za regałami, tutaj jest skrzynka, powinna być. Ale kozak to wygląda, to mi pomieszczenie. Tak jest, dokładnie. Jest. Ja biorę. Ja. O kurna, ile kartek, aż 5. Kozak to wygląda, ty, z regałami, nie? Dobra. No, ej, to weźmy te regały. No, właśnie chcę. Ej, masz siekierkę? Może ręką. Wiem, ale chcę siekierkę. Idę zabijać mowy. Nie, Bodko, wybuchaj czasem tu. Prawie wybuch. Prawie. Dawaj, musimy zebrać te książki. Bo akurat do enchantu nam się przydadzą, nie? No. Dawaj, ja też pomogę. Ale farta. Akurat kartka była z większą ilością mobów i mi nie patrząc dodał ją. Aha.
A tu fajnie było, bo była kartka z dungeonami też, wiesz? A no to dobra, idziemy dalej. Chodźmy. Czekaj, zbiorę tylko te regały, bo nam się przydadzą. 15 regałów będziemy musieli mieć. Żeby No mów. Świat dla amatora, bo tutaj jest pełno pewnie jaski. W ogóle był Diamond Ore, chyba. No był, ale nie wiem co. A co to jest? I był Diamond Ore i Caves. I więc możesz ten... Co? O kurde, Blast do Dimensionala. Bo... Już no mi ten, Nie, poczekaj, aż ci się wygeneruje świat. A Boże, ja ścinam półki, ale slag. No. Ja chcę wyjść. No to musisz wejść w drzwi. A co to jest? Wyjdź stamtąd, radzę ci, bo się zgubisz tam. W tamtym miejscu to właśnie co jadę dalej i potem byłem w próżni i nie mogliśmy się znaleźć. Jestem! Okej. Dobra, tyle chyba książek mi starczy. Potem jak co tu zawsze możemy przyjść, nie? To jest nowe miejsce do ekspienia z tego co widzę. Dawaj zajeb tego gnoja, będziesz miał duszę. O, tam coś widzę czarnego, ale to chyba jest raberowe drzewo po prostu. No właśnie, nie wiem. Wiesz, że tutaj są raberowe drzewa z Industriaga? A przecież my mamy już. Ale to nie te drzewa. O lol, tutaj, to tu ten, ej! Pixie tu! Ej, no Boże, amator! Co jest to? Ja. Creepery tu sprowadzasz, geniuszu. Tam wydaje się. Ej, tu był Pixie chyba. Boże, no Pixie, był. Jaki Pixie? Ten, co mówię, że u nas na świecie się nie generują. Nie wiem. Dobra, nie ważne. Gdzie pusta poszedł? Kurde, nie było tego! Nie było Portal Gana. Oj. Ale co, a gdzie ty jesteś w ogóle? Bo nie wiem. Znalazłem taki obelisk, pamiętasz, co mamy w czołówce? Ano. No to znalazłem tu taki obelisk. Aha. Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tym stawie, O ten! O no to te co strzela tymi laserami stary. Znaczy laserami, piorunami. Okej. Nie mogę go jebnąć. Mam mniejsza z tym, no plecy. Nie wiem. Nie wiem gdzie jesteś. Zajebę gnoi. A ty gdzie jesteś? Ja jestem przy tym stawie, co byliśmy. No to idę do ciebie. A widzę cię. Biegnę. I tam jest ten. Atak! O, te! One też biegną! Bijemy się! Ej, weź wyciągaj duszę, nie? Niczym Bóg! Duszę miałeś wyciągnąć. Ja pierdolę, amator, ściszce mikro czy coś. Co dzieje? Znowu pierdzi? Znaczy, to akurat nie aż tak przeszkadza, chodzi mi głównie o... nie wiem, o wszystko. O, widzę chyba Cave'a! Ej, amator, biegnę. Chodź za mną! Amator! Kurwa, co jemy tego gnoja co lata? Dobra, nie zajebę. Biegnij. Czekaj. Tam jest chyba Cave, chodź. O Boże, stoję w dupę. Boże, po co ja z tym większością mobów zrobiłem? Ale przynajmniej będzie miała, będzie gdzie jak spić. Nie wiem. Czekaj. Okej. Okay. LOL! Tutaj nie, tu jest tylko noc. To jest ciemno. To jest ciemność właśnie i ten problem. Mogliśmy dołożyć do tego, jakby była kurde ta kartka, to... ciągły dzień, czy coś takiego było. Czy normal day, czy coś takiego właśnie. Kurde. Ale to wiesz, że ten, że... mamy przesrane. Nie, niekoniecznie. Biegnę do ciebie. Dobra, nie myślałem, że tutaj jest cave, ale tu nie ma cave'a. Ty, nie zapisałem sobie waypointa, fuck. Tepnąłby ktoś nie do siebie? Czekaj. Padnę tutaj, padnę, na pewno padnę. Ty, szybko nie tepać. O, jakieś szczęście, że zablokowałem się klawiaturą. O Boże. Bieb. Idę do tego, do portala naszego. O, gdzie jest? Ja też muszę iść z tobą. Musimy obudować ten portal, bo nam Creeper może wywalić książeczkę. O, tam są... A nie, to są dziury po Creeperze. Myślałem, że cave'y. Wypieprzać! Jakie głowy! Moim zdaniem fajna przygoda, fajna. Ja tak, fajna przygoda, mam dwa serduszka i zaraz padnę. Spieszamy pusa. Ty, Michimi, jesteś... Chodź za mną do portalu, chodź. Idę. Zgubiłem się, a tam jest. Dawaj pusa. Wierzę w ciebie. Jebnij go. Okej, nieważne. I teraz potrzebujemy surowce, żeby to zabudować. Nie, teraz potrzebujemy, żeby konać się wydostał z tej dupy. On tu uciekł stąd już. No bo walę na was, lagi mam.
Razem to ej, lagi. Dobra, możemy kolejną książkę zrobić, ale chyba najpierw jeszcze tutaj coś poszukamy, nie? Ale wiesz co, wydaje mi się, żebyśmy książkę postawili najpierw, postawili w tym świecie, wiesz? Tutaj mamy obykowe głowy. Kumasz? Nie. No w tym świecie, żebyśmy postawili tą książkę, co zrobimy? Żeby nie trzeba było tej zielonej następnej stawiać. Ale nie mamy budynku. No i co? A Boże, budynku, nie... Boże, tego... Wiesz czego? Michimi, ej, Michimi, no to chodź, przeniesiemy po prostu tą książkę do tamtego budynku, do Cave'a. Czekaj. Nie mówię o budynku, tylko nie mamy tego. Tego... Co się robi w tym książki, no? No, no to najpierw zrobimy ją ten i wejdziemy do tego świata i postawimy. Okej. Ej, czemu ją zabrałeś? No chodź. Odsuń się. Chodzę. Ale co ty robisz? No chodź. Ale to tylko chyba na stoł nie można. Nie, nie już to nie ta wersja na szczęście, wiesz. Bo też tak myślałem na początku, ale wyedukowałem. Czemu tak w kółko kręcimy się? No bo pomyliło mi się strony, mi się pomyliło. Zgubiłem cię. Ale znajdę cię. Chodź do tego cave'a. Jakiego cave'a? No do tego, no. Ale fajnie to wygląda. Patrz. No i co? No i wyjdź. A, czyli tu, że zrobić taki budynek. No już jest budynek, nie? No to nie trzeba robić. No wiem, wiem. Ale to trzeba tu jakoś ładnie zrobić, bo teraz to wygląda jak ruina. No niby ta. No, tylko jest jeden minut. Pojawiamy się przy tej dance, przy tej lepiance. Okej. Mamy mapy, dobra, to ja robię książkę. No, tu. Mapy, Boże. Glowstone Crystal, Forest Chill Biome, Sky Color, Lair Biome. Niektóre lepiej nie dodamy. Dobra, Jungle Biom niech będzie. Lerch Biom niech będzie. Ej, wiesz co, może najpierw, nie dawaj wszystko, najpierw nie rób książki na razie, najpierw skopiuj je wszystkie. Jak ty skopiuj? No, pokażę ci. A, o to chodzi, że tu, z tamtej, tej. Wkładasz tutaj, tą, czekaj. A no, najpierw zrób książkę i później ją włożysz tutaj, okej, okay, no. Sky Color, Lerch Biom na stówę. Gdzie ja szukam? Glowstone, no niech będzie Glowstone Crystal. Dobra, wszystko wrzucę tam, jak leci. Coś czuję, że to nie będzie dobra książka. To będzie zła książka. O Boże, teleportowałem się. Oj. Musisz tą książkę, bo ja źle wsadziłem tą książkę. Ojej. Ej, musisz się do mnie masz ten Overworld książkę? Mama. To chodź tu. Bo muszę stąd wyjść. Bo odbiorę nawet teraz. No wiem, bo musi się wygenerować świat, a świat się trochę generuje. Kurde, miałem powiedzieć, do tego świata wejdziemy w następnym. LOL! Kozak! Kozak świat! Ale mam tylko w nim 30 FPS-ów. Wow. O, glowstone. No, wszędzie się respią glowstone'y. Fajny. Ale masz rację, resztę, całą resztę będziemy robili w następnym odcinku. Więc... Kurczak cię zabije. Nie! Ale mnie uderzył. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku! Do zobaczenia, cześć!